No. Dobra, let's go. Wreszcie, kurwa! O mój Boże! Jak ja długo chciałem być impostorem! O tak! Teraz się, kurwa, zemszę! Tylko, no właśnie, nie mogę do wentów wejść, bo jak wejdę do wentów, to mnie, kurwa, od razu szczają, więc ja se porobię taski, może ewentualnie, albo coś, ale... Dobra, chuj! Na, 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 na. Jak to się... Skup... W elektryku. Mhm. Gdzie był? Ja byłem przy reaktorze niedaleko. Ja na początku poszedłem w prawą stronę. Na początku poszedłem w prawo i wszedłem do Shieldsów i tam potem robiłem zadanie z tych uploadach. Ja wszedłem do reaktora i wtedy poszedłem te dwa dupałki. Wuja, skąd szedłeś? Nie, na początku poszedłem w prawo, potem z prawej w dół poszedłem i tam widziałem Rubinową i Skorpiona. I robiłem w komunikacji upload-download, nie jestem pewien już. Teraz robiłeś w komunikacji? Ja widziałem, jak Wuja jeszcze wcześniej, zanim wy przyszliście. Dobra. W sumie, bo ja wiem, czy są jakieś dowody. Komunikacji. Ja byłam w kafeterii, kable robiłam. Co robimy? Skipujemy? Mi się wydaje, że skipujemy, bo nie ma dowodu. Ja tylko minęłem, a nie poszedłem do reaktora i... Ja myślę, że to Koria. I wtedy już było dead body. A w ogóle znowu cicho koza jest. A może w końcu LJ? Nie, ja poszedłem do działka, bo mi się mapa pomyliła i poszedłem później do nawigacji, bo tam miałem... Nie, ogóle impostor nie lubi, bo ja nie mogę nim być teraz, no i tyle. No, ja też nie mogę, spokojnie. Ja też bym kiedyś chciał spróbować, żeby chociaż zobaczyć, jak się po wentach chodzi, bo na przykład nie wiem, o co chodzi. A ja nie. Są chyba trzy są instalacje wentów. Ale czyli Wojty, bo tylko ty nie cały Wojty. Skipułotę, tak? Dobra. Dobra, dobra, dobra. Wuja, posłucham mnie. Wuja taktyk. Dzięki, Wuja. Zapamiętam Wuja. Taktyczny ten... Ale jak to jest? Aha, ale było za... Jak to jest? Tenia. Jeśli większość osób jest za czymś, to ta większość wygrywa. Aha, dobra, dobra, dobra. To butę. Dobra, a o co chodzi z tym sabotage? Dobra, ale zabiłem jedną osobę, także nie jest źle, moi drodzy, nie jest źle. Teraz w ogóle o co tu, o co się robi tutaj w ogóle? Tam miałem Skorpiona. Na Skorpiona trzeba uważać, bo Skorpion to jest... Będą mnie podejrzewać, nie? Dead body! O, koza nie żyje. Ciało znalezione na skanie. Ty, to, czyli koza jest oczyszczony w takim razie z zarzutu. Dzięki. Na pewno wiemy z Wują, że Seba jest czysty. A Seba jest czysty, potwierdzam. To się skanował przy nas. Bał się. Ja mijałem w tym całym mostku, nie wiem, to jest mostek? Tego, Skorpiona i... I Lu? Tak, Lu chyba. Tak. No to nic. A myślałem, że mnie zabijesz, ja uciekałem bardziej głęboko. I jak mijałeś mnie, to ja w storage'u robiłam kapelki, a w międzyczasie zgasło światło. Okej. Okay. Bo mijałeś mnie w storage'u, widziałeś to, prawda? Zauważyłeś mnie. Ja ciebie, a nawet nie wiem, gdzie jest storage. Tak się... Tam, ja chodziłem paliwo, za Skorpionem i Lu w sumie, nie? Żeby ten, ale nie wiedziałem, Martin. Co? Główne pomysły. Robisz? Co robię? Taski. Chcę, tylko nie mogę ich znaleźć.
Andrzej, story się i kręca się. Nie, wiesz co, bo ja mam tą taktykę. Ja mam tą taktykę za każdym razem, że chodzę na początku przy tych pierwszych rundach właśnie za ludźmi, bo boję się, że zginę po prostu. I wolę zginąć przy kimś i wtedy od razu przynajmniej wiesz, ktoś znajdzie ciało i jelo, nie? A jak będę chodził sam, no to wtedy wiadomo jak to się kończy. Więc no. Andrzej, story, czy te pierwsze pomieszczenie, gdzie zaczynamy, to na sam dół. No, tam gdzie stoi ten paniak z paliwem, taki czerwony jak przebiega. A na początku byłem z Pepkiem i Korią, potem do kamy. Na sam dół? Ale co na sam dół? Że co? Do kafeterii w sam dół. To jest storage, to pomieszczenie. A to ja leciałem w prawo. Nie, czekaj, tak, dół i w prawo, no. No. Okej. Dobra. Skipujemy? No. Co? I don't know. Any idea, bo... Nie wiem, ja skipuję, bo byłam w kafeterii, mijałam przed chwilą Skorpiona i chciałam iść robić zadank. Ja się zmianowałem. Na te próbki, ale raport. No ja właśnie byłam na próbkach i raport. Miałam zrobić próbki. Dobra, to ja się teraz odłączę, w takim razie jak zginę, to elo. Nara. No to Nara. Teraz to nie podoba. Nara. Ale... Daj, ja czekam na sobie. No, ja. Dobra. To idziemy w takim razie robić zadania, moi drodzy. Gdzie jest... tutaj, tu jest zadanie, tak? To jest zadanie... Okej, tak, to jest zadanie. Dobra, to robimy zadanie w takim razie. Normalnie, tylko... Nie. Kliknij sabotaż. Siedzę w bentach i się nie ruszam. Dobra, elo. Dead body found. O? Gdzie? Biegłem przy tym po prawej do... Ciało w komunikacji było, bo powiedziałam, że byłam wyciszona. Chyba spierdziałeś od drugą stronę. Leciałem do góry do tego, bo tam oxygen, tak? Coś takiego było. Armageddon. Lucifer. Co? Ja? Czemu uciekałeś w drugą stronę od tego? Widziałem. Halo? Coś przerywa? Czy... Halo? Czemu biegłeś w drugą stronę od sabotażu? Bo... Będę mówił powoli, bo mnie przerywa. Miałem wszystkie questy tam po lewej stronie. Ja pierdolę, jaki stres, co nie? W sensie... Wy biegliście do tlenu, a ja miałem wszystkie questy po lewej, uznałem, że... Halo. Śmierdzisz. No, słychać. Śmierdzisz mi tutaj. No mi też, a tak w ogóle buja? Co tam, jak tam się bawiłeś? Na mnie co byłeś? Buja! Oj, moment, muszę drzwi otworzyć. Musicie się wcinać, bo szedłem na dół do storage'a i tam był Lu. Ja brałem sobie benzynę elegancką i potem poszedłem do admina. Tam robiłem kabelki i dalej ktoś zgłosił O2 i tam dalej jeszcze grobelinę widziałem. Chcę zgubić wuja, ale za krótko brałeś benzynę. Nie? Ale nie, ja brałem zanim ty przyszedłeś jeszcze. Ja byłem szybciej na dole niż ty. Czyżby went travel? Tak było. Nie, da się. Nie, bo ja po prostu szybciej z respa wybiegłem. Taką rurę. Podejrzane, bo podszedłeś i od razu praktycznie... Po pierwsze mamy dwóch impulsów. Ale ty do mnie dobiegłeś wtedy tak naprawdę, więc wiesz, że to nie lepiej, żeby takie... Trzy kile i będzie po nas. Co wy na to, żeby wyeliminować Lu? Jestem za.
Nie, ja niestety go nie widziałem, więc nie wiem co... No ja widziałem go na początku i potem gdzieś są i nie wiem, w którą stronę, już nie pamiętam. A Krobelino, mi się wydaje, że my się jakoś mijałyśmy w tej rundzie, nie? Myśmy się mijały, a ja teraz do kafeterii weszłam i nagle znowu ciało. Ja przy panie Kozie i przy chyba przy Grabelinie. A Maciej, gdzie ty byłeś? No ja leżałem prawą stroną, minąłem gdzieś Sepka, tylko nie wiem co to było, tylko przez korytarz, co przebiegliśmy i poleciałem dalej w prawo, to tam jest dziób, znaczy no kurwa, jak to się nazywa, sterownia? Kokpit. No kokpit, coś takiego, no i zaraz ten oksygen wleciał i leciałem dalej, żeby do tego oksygenu i zacząłem go szukać, nie? No bo ja tam Sepka znalazłam, nie? Gdzie Sepka znalazłaś? Komunikacji. Tam gdzie mówiłeś, że biegłeś. Nie, ja biegłem przy tej, przy... Ty mówisz, że jest ciało w komunikacji, a on chyba mówi, że w nawigacji, o to mu chyba chodzi. No tym mostku, no ja nie wiem, nawigacja, tak? Tam gdzie mnie wtedy mijałeś, z Lu, wtedy? Tak, tam. No to nawigacja. A Kora, może to był cel report? Dobra, mi się wydaje, Lu, wiesz, on później Korie, jak nie będzie. Taką opinię. Nie wiem, ja nie, w ogóle nie było praktycznie z tamtej strony, dopiero teraz co poszło. Oliwa, ale... No, tyle ja tylko mam do powiedzenia. Nie wiem, ja sobie skipnę, bo... Ja też. Ale skip mówicie. Zdrajca narodu. Aha, to jednak Lu. Zaufałem Skorpionowi generalnie do... Ja też. Co? O nie! Dobra, cicho, wyciszać się, gramy dalej. O Jezu. Perfekto! Jak nam się przestraszył, to nie ogarniesz tego double killa, Boże święty! Perfekto, kurwa! Jezu! Nie mogę wejść, to była piękna współpraca po prostu. Jezu, jak ja się przestraszyłem, że tego nie ogarniesz. Nie, wiesz co, ja tak dosłownie moment był, ale mówię, zabiłeś, mówię, szybko ten. Dziękuję, Boże! Ja nie wierzę! Ej, ten odcinek będzie zajebisty, ja go wrzucam w dziur. Nie chcę, przypomnę tylko, kto zaufał Skorpionowi. Maciej! Ja nie! Bo ja bronił Maciego! Nie! O! Bo ja jestem niewinny! Ja jestem niewinny! Nie, no szanujmy się, LJ nigdy nie jest impostorem, jest taka zasada. No nie, tak. LJ jest nikt. Teraz nie ma ultimatum do Maciego, koniec kuźwa! Dobra. Play again, dobra. Ej, nie, czekaj! Co? Ano, jeszcze znaczy, jedna to jeszcze osoba. Nie startuj, dobra, spoko. Dobra. Ty na pewno nie będziesz znowu impostorem. Bo dopiero żeś był. Co nie? Nie, kurwa. Coś mnie tu nie... Coś... On tu robi zadanie, a Grobelina tu... O. Nie żyje, dlaczego? Gdzie? Dobra. Ja byłem z Grobeliną i z... Kurczę, nie wiem z kim. Kto był? Ale ze mną byłeś. Dobra. Tam nie wiem, ktoś... na początku byłeś. Nie, ty... później. A. Ktoś strzelał. Ktoś strzelał z działem. Pan Koza chyba. Pan Koza strzelał. Chyba pan Koza, ja dobra. Ja strzelałem i Grobelina też strzelała, więc jest czysta. Znaczy Grobelina stała Maciej przy wętach też jest czysty, bo Maciej też tam był.
Ale to jest czysty. Bo no. Tam było chowanie, ja tam przesyłam dane, Mati. Dobra, rozumiem, spoko. Te gromelina strzelałaś? Tak, strzelałam, potem podeszłam do tego, do przesyłania danych. To ja nie wiedziałam tylko jak strzelałam, tylko od razu. Ale dobra, ale to nie to. Ej, I have a solution. No. Czemu Sebek zabił i zreportował ciało? Gdzie w ogóle... A można tak zrobić? Tak, no, no tak. Co ty tupcy? To jest sabotaż. Popatrz, ty byłeś z panem Kozą i z Grobeliną. Ja byłem z maślaczkiem Rubinową Lu. No to w takim wypadku... Trzecią Sebek. Sel w reporcie. No, na to wychodzi, bo ja robiłam zadanie na Ikasi, nie? No właśnie, ja byłem też. No to na kogo wotujecie? Czekaj, prawica jest czysta. Nie, czyli czekaj. To musi być Sebek, bo jest czarny. Czekaj. Ale czekaj. No, nie, no, jest Krzysztof był na nawigacji. Ty, czekaj, Krzysztof był na nawigacji, przystałem przy nim. Ty, Sebek. Ja robiłem klik. Tak, on robił ten. Przeszłem na nawigacji, gdzie była Rubinowa, mijał mnie, Skorpion i mijał mnie maślacze. Ludy, to jest gra, ja widziałem się jeszcze przyjaciół. Lu. Dobra, Sebek, dlaczego zabijesz Korię, swoją... Kogo? No Sebka, jedyny miał powód, no. Dobra, ufam. Dobra, to sprawdźmy to. Najwyżej poświęci się dla sprawy. Sebek, please, bądź tym impostorem, bo mi szkoda będzie. A mi nie. Ja nie trzeba było głosować. Uwaga! A kto umarł, że żyje? Hurra, hurra, hurra. Kurwa, ty! Mind game. O kurwa, to nieźle. Tu Grobelina, pan Koza, Krzaciar Lu. O, Lu i pan Koza, Krzaciar. Grobelina, Skrzacior, Lu, Grobelina i pan Koza tutaj był. Dobra. Lu tutaj przebiegł. Przebiegał Skorpion przed chwilą, ale już go nie ma. Tu jest Krzaczor. How to... Skorpion. Jak dla mnie Skorpion. Bez kitu. Skorpion i poleciał za Grobeliną. Jak Grobelina zginie... to ja bym powiedział, że to jest Skorpion. Jestem prawie pewien. To jest Krzacior. Jest Krzacior? Raczej nie. Tu jest Luis Krzacior. To nie. Rubinowa. Ja jestem dalej za Skorpionem, mi się wydaje. Jezu, to jest tam. O Boże. Nie. Skorpion. Zostaw. Pan Koza. Dobra. Dead body. Uuu. Dobra, to nie. Okay. Powiem wprost, podejrzewałem Skorpiona przez całą rundę, ale to nie może być on, bo dosłownie przed momentem Skorpiona dobijałem. Skorpiona czy Krzaciora?
Skorpiona, bo dosłownie okay. przed momentem wychodził tutaj z tego całego, kurczę, no tu gdzie ten reaktor jest, nie? Tu gdzie się skanuje rękę. Ja powiem tak, do kamer byłem górnym silniku. Tylko nie wiem, kto ze mną był w sumie tutaj. Wcześniej byłem, ja byłem jeszcze w Medzaju okay. i widziałem, jak Lu się skanował, a wraz z nim wchodził chyba Skorpion albo wujek. Ja wchodziłem tam do was na chwilę i wyszedłem, mijałem Rubinową i tylko nie wiem, gdzie poszła. I potem poszedłem i tak jakby uciekałem przed Skorpionem, bo tak byłem sam, to się bałem troszeczkę jeszcze, ale potem zobaczyłem już Grobelinę i właśnie chyba właśnie pana Kozę i było okej. Więc jedynej osoby, której później nie widziałem, to faktycznie jest Krzacior, ewentualnie Rubinowa. Ja przechodziłam, bo Krzaciora poszedł jakieś zadanie robić. On mógł leży gdzieś tam dłuższy czas. Krzacior się skanował i on jest bezpieczny. Na pewno się skanował? Ja się skanowałem, tak. Więc... Okej. Okay. Skanował. Po skanowaniu poszłem natankować górny silnik i zeszłem do kamer. I w kamerach leżą maślocze. A to tak. W kamerach? A tam żeśmy... My tam żeśmy byli z tym... A na lewo jest reaktor. No później poszłeś do góry, Grobelinę chyba spotkałeś, a ja poszłem na dół do elektryka. Ha. Bardzo Rubinowa mi śmierdzi, bo nic się tam nie odzywa, nie komentuje, nie nic. Sorry, jednak dalej podejrzewa Skorpiona. Trochę nie wiem czemu, ale po prostu kurwa intuicja... Ogólnie on był najbliżej, nie? Nie, po prostu... Ja to raz zdemaskowałem, halo, proszę. Nie, wiesz co, zbyt... Ja wiem, ale zbyt często się mijaliśmy i wiesz, to może być takie zagranie, że tutaj niby jest... Tak, ja byłem tak, w adminie, jak później ty odeszliśmy od wuja, to ja poszedłem do elektrykala, poszedłem do admina, do O2, bo w adminie robili ten O2, z O2 do Shieldsów. I później chciałem zrzucić śmieci zrobić i nagle melted down. Ludzie na live piszą, że to Skorpion. Nie czytaj ja czatu. Im dam zara. Nie czytaj czatu. Widziałeś. Znaczy, czat nie gra, czat jest tylko od oglądania. Mówicie, że Grobelina jest czysta, tak? Powiedział, że... działka. Tak, rzucałeś raz śmieci. Ją tylko mijałem, więc ciężko mi powiedzieć. Nie możecie zaufać, ja bym była podejrzana, jakbym była... Po pierwsze, Grobelina... Właśnie tak... Proszę się uspokoić, Grobelina zrzucała śmieci. Może ułamek sekundy, później zauważyłem, ale było, że otwarła się klapa na dolnych śmieciach. Więc ona jest niewinna. Ale ty nie zrzucałeś śmieci. Nie, bo był melted down. No to ja wolę melted down wyłączyć, żeby impostor nie wygrał. Znalazłeś telefon? Nie. Kto rozmawiałem? Prowizorycznie. Prowizorycznie, kurwa. Ja mam ja swoje... Skipuję. Ja mam ja swoje skipuję. Po prostu podejrzenia, ja co by nie było po prostu. To ja nie wiem, dlatego skipuję, nie chcę kogoś wyrzucić bezpodstawnie. Ja zagram pewnym ustawieniem. Ja nic w ogóle nie jak będziecie chcieli, to przesłałem wam mapę na kanale. Nie. A, dobra. Ale tu chodzi o LJ-a. Okej. Czyli raczej nie Skorpion. Skrzacier. Kurczę, Rubinową jeszcze podejrzewam w sumie, ale Rubinowa... Rubinowa teraz tu stoi, tu Skrzacior. Rubinowa poszła ze Skrzaciorem. A Skorpion tutaj, gdzie... Gdzie Skorpion poszedł, bo jestem sam, boję się. Zaraz zginę. Skrzacior i pan Koza. Żyją. Panie Koza, ty mnie tutaj nie... ten tego. Skorpion. Komunikacja. Dead body. Kogo znaleźli? Lu znaleziony w elektryku.
O kurczę, ja Lu w ogóle nie widziałem, więc nie pomogę, kurczę. Lu mi tylko prześlizgnął się przez kafeterię, jak szłam do Mazdeja. Ja miałem skrzeczora jak pana Kozę przy tym, przy reaktorze bodajże i Lu ani razu nie widziałem, a teraz byłem w komunikacji. Ja teraz jestem w kafeterii. Rubinową widziałem raz na samym początku. A i teraz Skorpion był przy tym, przy... robił jakieś zadanie, no w każdym razie. A ja Rubinową też chwilę widziałam. Rubinowa? Był tylko sam początek. Bo ja się z tobą mijałem. Czekaj, tak, się z tobą? Czekaj, gdzie ja się z tobą mijałem? Z Krzeciora i Rubinowe straciłem z oczu. I Grobylina się mijała z tobą też. Grobylina mi ucieka, bo chciałem rzucić śmieci, a ona uciekła. Nieładnie tak się zachowałaś. No szłam do kafeterii, żeby zrobić tę kafeterię. I Rubinowa szła w stronę dolnego silnika ze storage'a. No szłam. No. No. Zahaczając. Jesteś jedyna podejrzana. Bo jest tam wejście przecież. Nie, bo pobiegłam do góry i pobiegłam na kamerki. Nie zaglądałam do elektryka. Widziałeś, jak wbiegała do kamery? Widziałam, widziałam Grobelinę, która wbiegała do pomieszczenia między tymi dwoma reaktorami. Nie wiem, Ludy, jak mam z ten dalek, niby się z jednej strony utrzymuję przy Skorpionie. Na kamerki. Ale... Nie, Grobelina wbiegała do pomieszczenia na ale nie widziałem teraz Rubinowej. I... No to do reaktora. Teraz ważne. Czy RJ widziałeś ją? Czy ty stałeś ciągle na kamerkach? O, tak się zapytałem. Nie, ja w ogóle nie stałem na kamerkach, więc ja w ogóle nie widziałem co i jak. Ja tylko poleciałem do... Znaczy tak, od środka, jak żeśmy lecieli, chwilę poleciałem za Skrzesiorem i Rubinową, tam były zablokowane drzwi, Skrzesior i Rubinowa polecieli w prawo, ja poleciałem w dół tak jakby za tobą i tam potem poleciałem na lewo do tego... reaktora, tak? I tam był pan Koza właśnie i... Boże, kto tam był? Ja byłem. Bo wiecie, co jest interesujące? Bo wy mówicie, że skrzeczer jest czysty, tak? No ja tego nie powiedziałem, tak? Ja też tego nie powiedziałam. Ja potem nie widziałem ani Rubinowej, ani skrzeciora, więc jakby... Bo co mi ciekawi, to jest poprzednie ciało też zreportowało skrzeczer, prawda? Tak, dokładnie. Jeżeli znalazłem, no to... To zreportowałem, nie? Więc albo dobry jest impostor... Jeden impostor nie żyje, przypominam, nie? No. I teraz, żeby nie podpaść, krzacior może, wiecie, robić self-reporty tylko i wyłącznie. Albo ty możesz tak mówić, to by mnie, że to by on mnie robi self-reporty, żeby siebie ochronić. Słuchaj. Mind blowing. Może ty tak mówisz, żeby mnie wrobić. Ej, ale no przecież Krzysiu by mógł mnie zabić. Ja uploadowałem to, tylko widziałem na koncie. Ale ja miałam Rubinową w sumie i byliśmy chyba same w tym jednym miejscu. To by się chyba zabiła przynajmniej. Nie wiem. Ty byłaś z Rubinowa? To Rubinowa widziałam ją. Widziałaś ją. Tak. Ale ja zeszłem do zrobić kryształek z O2, gdzie minąłem ją na łeponcach, jak stała. I wyszłem powrotem do kafeterii i poszłam nam medbay zrobić fiołki. Zrączasz się? Niezła rozkminowa. Bo nie pamiętam. Niezła rozkmina. Szybka decyzja, bo to jest ciężkie. Przecież mnie to jest Rubinowa. Dobra, ja zaryzykuję na Rubinową, mimo wszystko przepraszam bardzo, ale coś na mnie... kogo? Na Rubinową, bo mi tutaj skrzeciora chce stentegować i coś tak kurwa, tak, że niby self-reporty. A jak nie to skrzeciora? A jak nie to skrzeciora? Dobrze, dobra. To jak nie pójdzie z Rubinową, to skrzecior. To są tylko te dwie możliwości. Nie widzę tylko innej opcji. Sprawiedliwość. Nie wiem czemu, ale jest po prostu jakoś tak. Dobrze. Wiedziałem, kurwa! Mówię, że te self reporty mi nie pasowały, co nie? Ale u kogo to tak? Jak mogłeś mi to tak szybko zrobić? Przepraszam, ale mówię, nie pasowało mi, jak powiedziałaś po prostu, jakby tak cały czas próbowałaś na skrzeciora. Chyba, że mam zrobić inną mapę, co? A jak chcesz, to weźcie sobie jedną osobę, ja na razie pasuję, dobra?